Zacząłem jeździć od razu po wojsku, jeszcze w latach 90. Oj, to był wtedy dziki zachód, naprawdę. No, nie umiem nic innego robić. To jest dobra praca, da się zarobić. Polacy jeżdżą po całej Europie. Największe firmy transportowe to są Polacy. Chyba nam ufają, nie? Śmieję się, że byłem wszędzie i nigdzie. Byłem w większości krajów Europy. Byłem w krajach, których już nie ma. Byłem w krajach, które formalnie już nie istnieją. Ale nic w tych krajach nie widziałem. Towaru nie zrzuca się przed zabytkami. Załadunków nie robi się na starówkach, rozumiesz? Może 2-3 razy było inaczej. Raz to było w Finlandii. Miałem 2 dni czekania na załadunek. W lesie było jeziorko, na jeziorze łódka. Zapytałem Fina, czy mi pożyczy łódkę. No, fajnie było. Ale tak jest rzadko. Czym jest dla mnie granica? Granica to poirytowanie, zmęczenie straszne. W latach 90. jeździłem na wschód. Nie macie pojęcia. Czasami się stało i tydzień, zawsze znaleźli jakiś powód. Pół życia przestałem na tych pieprzonych granicach. Czekając, nauczyłem się czytać. Teraz zawsze biorę ze sobą kilka książek z biblioteki na wyjazd, żeby nie siedzieć cały czas z nosem w telefonie, nie głupieć. Ale to wygodne, nie? Ja teraz jeżdżę na zachód, Niemcy, i teraz, jak wiadomo, nie ma granicy. Ludzie tego nie rozumieją. Wiedzą, ale nie rozumieją. Bo ludzie muszą mieć przed nosem, żeby zrozumieć. Reszta to jest dla nich abstrakcja. Poza tym ludzie się szybko przyzwyczajają. Myślę, że jak coś jest, to jakby już zawsze było. Gówno prawda. Schengen. To jest najlepsze, co się mogło stać. Bo to jest zaufanie. Zwyczajne zaufanie człowieka do człowieka. Zaufanie to jest przeciwieństwo lęku. Wpuszczam cię do swojego domu, bo się ciebie nie boję, bo ufam ci, że nic tu nie zniszczysz, nie rozwalisz. Granica to jest strach, nieufność. Wy myślicie, że głupoty gadam. Ja to znam z autopsji. Ja się nastałem, naczekałem, aż mnie sprawdzą, obejrzą. Nie macie pojęcia. Wszystko był i jest jeden długi kurs. Długi kurs z przerwami. Rodzina była w przerwach. Żona nie ma do mnie pretensji. Ja mam do siebie pretensje. Syn mi mówi czasem, jak się napijemy, no bo niestety musimy się napić, żeby szczerze pogadać. Mówi, ja bym nigdy nie zostawił rodziny tak jak ty. A ja mu odpowiadam, wcale nie musisz, synek. Możecie tu być, możecie też pojechać, gdzie tylko chcecie. Świat, Europa, zupełnie inne miejsce niż było jeszcze 20-30 lat temu. W komputerach pracuję. Bezpieczeństwo sieciowe. Jak mi czasem o tym opowiada, to jakby po chińsku gadał.
Dobrze zarabia. Ale fosa nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, że on nie musi robić tego, co ja. Poświęcać tego, co rzeczywiście ważne. No bo owszem, ja kładłem im chleb na stole, ale kładłem i od razu uciekałem. No i tyle mnie widzieli. Za to się płaci cenę. Muszę lecieć. Miło się rozmawiało, ale trasa wzywa. Dokąd jadę? Kolonia, a potem Bazylea. Miasta jak miasta. Ważna jest droga. Książki teraz mam nagrane na płytach. Oszczędzam wzrok, jak ktoś do mnie mówi. Nigdy nie dawał wiary temu, co ludzie gadają. Książki na płytach. A jednak obawiał się Jakubowy kontencji. Kto by pomyślał? Wojna na dobre skończyła się ledwie rok temu. I ludzie z doliny nadal byli.